Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do moich pierwszych wrażeń związanych z Samsungiem Galaxy Note 8.0. Teraz tak, po pierwsze, tak jak widzicie, strasznie i niemiłosiernie pulsuje się ten ekran. To ze względu na jego wielkość oczywiście, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jakoś nienaturalnie wręcz pulsuje się ten ekran, dlatego mamy szmatkę, żeby sobie to przetrzeć, żeby to jakoś trochę bardziej estetycznie jednak wyglądało. No i tak jak widzicie, teraz już jest znacznie lepiej. I teraz tak, pierwsza rzecz, jaka rzuca mi się tutaj w oczy. Po pierwsze, bardzo fajnie wygląda. Ja wiem, że to jest taki trochę zabieg pewno troszkę software'owy, że jak naciskamy, to ten ekran się tak rozjaśnia. Dzięki temu też nie mamy problemu jakby z tym, że nie musimy narzekać na delikatnego laga, który może występować tutaj, jeśli chodzi właśnie o wybudzanie ekranu i tak dalej. W każdym razie całkiem fajnie to wygląda, że to się tak właśnie rozjaśnia. Druga rzecz jest taka, że jestem przyzwyczajony do przycisków dotykowych i tego fizycznego z tych wszystkich telefonów, które posiadam czy też testuję. I muszę przyznać, że tutaj również jakby odnajduję się od razu w tym wszystkim. Troszkę mogłyby być chyba bardziej przesunięte te przyciski tak na środek tutaj, ale to już tak czepiając się tak naprawdę. Z drugiej strony wygląda to identycznie jak w Samsungu Galaxy tutaj S4, ten przycisk taki, mam nadzieję, że tutaj to będziecie widzieć, taki wystający i z drugiej strony po prostu ma taką srebrną ramkę. Wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda, mocne te diody, które podświetlają przyciski dotykowe. No i bardzo fajny ekran, to na pewno, i muszę przyznać, że zarówno ja jestem bardzo zachwycony tym tabletem, jak również moja narzeczona, ona wręcz chciałaby po prostu takiego na własność, więc jakoś muszę to też rozważyć. W każdym razie, muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się z niego korzysta, nie spotkałem się z żadnymi jakimiś tam większymi lagami, jakimiś problemami, żeby coś nie chodziło póki co. Tych aplikacji jakoś może dużo też nie ma zainstalowanych. Kilka do testowania, do takiego używania codziennego. Gierki, to wszystko Wam pokażę jakoś w poszczególnych filmach, ale dzisiaj skupię się na tym, co jakby tak na pierwszy rzut oka mi się rzuciło tutaj w oczy. Po pierwsze, na pewno fajnym rozwiązaniem jest to, że ten rysik jest dodany i mimo, że przyzwyczaiłem się właśnie w Samsungu Galaxy Note 3 już, że ten rysik mogę wkładać właściwie jak chcę, bo on pasuje z jednej i z drugiej strony, tak tutaj muszę pamiętać o tym, żeby po prostu wkładać go odpowiednio, bo ta nasza obudowa jest tak wyprofilowana. Oczywiście mamy tutaj dostępny ten, to jest tak jakby rozwiązanie troszkę to starsze z Note 2, czyli że pojawia nam się jakby specjalna karta, która jest tutaj dedykowana temu, co chcemy sobie tutaj popisać, stworzeniem jakiejś notatki, rysowaniem tak dalej. Rysik działa bardzo ładnie, można bez problemu pisać. Fajne jest to, bo jest więcej miejsca po prostu niż na przykład w Samsungu Galaxy Note 3 i rzeczywiście możemy sobie tutaj więcej napisać i fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje, fajnie się pisze tym rysikiem i ten ekran rzeczywiście daje duże możliwości. Wolałbym, żeby było rozwiązanie oczywiście to z Note 3, gdzie mamy te wszystkie funkcje związane z tym panelem, z tym menu podręcznym takim w rysiku. Tu niestety tego nie mamy, możemy ewentualnie tylko wywołać sobie właśnie tą taką szybką notatkę, którą możemy sobie zapisać później, albo możemy sobie po prostu przytrzymać, żeby zrobić screenshota w ten sposób. To są te takie podstawowe funkcje, które mamy tutaj związane z rysikiem. I oczywiście możemy automatycznie edytować sobie to i zapisać jako nasz screenshot. Zmienia się oczywiście nam tutaj pasek, ale to wszystko wiecie, to wszystko jest jakby standardowe, to już było w Note 2 i taka to naprawdę trochę kopia takiego Note 2 większego. Wszystko działa póki co płynnie. Muszę przyznać fakt, że jest taki, że korzystam z Chroma oczywiście. Fajne jest to, że automatycznie od razu załadowałem tutaj stronę. Nie ma tutaj nawet napisane w zaznaczonej wersji komputerowej. Fajnie, że od razu pojawia się wersja komputerowa. To mnie bardzo cieszy, że nie muszę się przełączać. Ja nie lubię tych stron mobilnych, one są ograniczone jakieś i wolę zdecydowanie obcować na tych pełnowymiarowych stronach. Wszystko działa bardzo sprawnie, bardzo płynnie.
No nie można się do niczego tutaj jakby przyczepić, naprawdę te strony renderują się całkiem szybko. Włączmy sobie one, zobaczymy czy ta też się otworzy od razu pełna wersja. Tak, od razu pełna wersja, no bardzo fajne rozwiązanie. Ale tak generalnie jest na tabletach, więc myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o po prostu o tablety. Kolejna rzecz jest taka, że tak jak widzicie, mamy tutaj inny jakby ten panel powiadomień trochę. Zrobione wszystko jest na jasno. Tak samo jak przejdziemy sobie do ustawień, wszystko wygląda na jasno. Przyznam szczerze, że podoba mi się to i pierwszy raz spotkałem się z tym tak naprawdę przy Samsungu Galaxy Note 3, wtedy kiedy pojawiła się biała klawiatura. I jakoś to mi przypadło do gustu. Trochę inaczej wygląda to menu ustawień tutaj niż w telefonie. Mamy po prostu większy ekran, możemy sobie to podzielić i szybciej przechodzić do poszczególnych funkcji. Nie mamy tu jakby tych naszych zakładek, takich typowych. Nie ma też jakichś takich super dodatkowych funkcji. Mamy funkcję rysika, S Pen, akcesoria i tak dalej. No tak standardowo jak w Androidzie 4.2.2, no bo mamy tutaj Androida, nie 4.1.2, przepraszam. Androida 4.1.2, nie sprawdzałem nawet czy są jakieś aktualizacje, przyznam szczerze. Fakt jest również taki, że jeśli chodzi o zdjęcia, no to tak, dziwnie się naprawdę trzyma to urządzenie robiąc zdjęcia i rozumiem teraz osoby, które się śmieją gdzieś tam po cichu, że robią zdjęcia tabletem, no naprawdę się dziwnie wygląda, ale mam jakieś nieodparte wrażenie, no, trochę mi się ręce trzęsą, ale mam jakieś nieodparte wrażenie, że bardzo ładnie ostrzy ten tutaj właśnie aparat. Strasznie blisko łapie i to bardzo cieszy. Te zdjęcia no, są jakby no, poprawne, bardzo ładnie wyglądają. Nie można się tutaj tak naprawdę do niczego przyczepić. Obraz, który ma być ostry, jest ostry. I jedyne co, to naprawdę brakuje tej lampy, no bo jakby wieczorne zdjęcia jakieś, to niestety możemy o tym zapomnieć. W tej kwestii po prostu sobie nie poradzimy. Tu kilka takich przykładowych fotek zrobiłem. No, myślę, że całkiem fajnie to. Oczywiście mamy pewne szumy, jest ciemno i mówię, no nie są doświetlane te zdjęcia, ale nie zauważyłem również na przykład tego, że mamy tutaj, mamy ten stary interfejs, tak jak widzicie, odnośnie aparatu, ale to wszystko wam pokażę w odpowiednich filmach, żeby nie było. Mamy również kilka takich trybów fotografowania, niestety nie mamy tutaj trybu wykrywania automatycznych zdjęć nocą. No, to są takie rzeczy, które po prostu bolą, ale no, jest to do przeżycia. Bardzo fajne, że automatycznie przewraca się nam obraz tutaj. To jest standardowo. Z drugiej strony ja wolę z tabletu korzystać w tej postaci. Mimo wszystko jakoś bardziej to do mnie przemawia, ale w ten sposób również można, wtedy mamy ręce trochę bliżej do pisania, na pewno bardziej wygodnie. Również zastanawiające są właśnie te ikony, które się tutaj pojawiają, że na przykład Smart State teraz działa albo nie może wykryć twojego wzroku. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby poszczególne urządzenia, które miałem z Androidem, żeby miały taką funkcję. Może dlatego, że ten pasek powiadomień jest tutaj jakby większy i z tego tytułu właśnie mieszczą się wszystkie te informacje i można je wyświetlić. Jeśli chodzi o baterię, tak wstępnie wam tylko pokażę. Nawet nie patrzyłem, przyznam szczerze, jak to wyglądało. Ja tutaj tablet wyłączałem na noc. Widać, że no, prawie 5 dni. Wyłączałem go na noc, tylko jak go używałem, to z niego korzystałem. Ekran przez godzinę 32, więc no, jakoś tam super dużo się nie bawiłem, ale chyba w międzyczasie coś go podładowywałem, tak mi się wydaje, bo chyba dłużej się nie bawiłem tak naprawdę. No będziemy poszczególne opcje jakby tutaj poznawać. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Muszę przyznać również, że fajne jest to, że jednak ten biały kolor nie palcuje się tak, bo jeżeli miałby wyglądać tak samo tył jak przód, jeśli chodzi o ekran, to wyglądałoby to fatalnie. Sama obudowa jest bardzo smukła, bardzo fajnie leży w dłoni, łatwo się przenosi, nie ma żadnego problemu z tym, żeby go gdzieś sobie przetransportować. Łatwo go obsługiwać, nie ma też żadnego problemu, jednak jeśli chodzi o Nexusa 7, który jest jednak 7-calowy, i troszkę węższy, ma te ramki tutaj, to
to no tutaj ciężko go chwycić tak pewnie jedną dłonią i no po prostu, żeby sobie jedną ręką trzymać, a drugą jakby tutaj nawigować, ale w ten sposób równie wygodny to jest i myślę, że w ten sposób właśnie będę z tego korzystał. Nie mamy tu jakichś super rozwiązań, jeśli chodzi o tapety, jakieś tam podstawowe są dodatkowe, takie z tych, co były. Zobaczcie sobie. Mamy takie z piórkiem, dwie. Tą Samsunga Galaxy S3. No i takie tam roślinki też z S3 Note 2. Więc tak to wygląda, jakieś moje pierwsze wrażenie dotyczące właśnie tego urządzenia. Zamierzam przetestować, bo mam wykupiony Autodesk, ten Sketchbook Pro, bo to wykupowałem go na Nexusie 7. Mój ulubiony program do edycji zdjęć, to wam go też przedstawię. Przetestujemy gry, wszystkie aplikacje, które tutaj są. Mam nadzieję, że po prostu poznamy w jakiś sposób to urządzenie. Jeśli będziecie mieli jakieś konkretne pytania, to dajcie znać. Oczywiście zauważyłem również tutaj, że są pewne aplikacje, których nie było, na przykład Note HD, to jest jedna z nich. I druga to jest Smart Remote. To jest jakby odpowiednik Watch Ona, tylko nie wiem dlaczego to jest właśnie w ten sposób rozwiązane. Żadnej aktualizacji tutaj nie było, żeby zastąpić to Watch Onem, więc dziwne, że tak to właśnie wygląda. W każdym razie no, na pewno będziemy to testować. Sprawdzimy, jak sobie radzi, czy działają podłączone słuchawki od Samsunga Galaxy S4 czy od Note 3, bo wiadomo, że w zestawie ja przynajmniej nie dostałem tutaj słuchawek, co jest też jakimś tam minusem. No dobra, to wszystko póki co. Jak widzicie, niektóre ikony są również zmienione, troszkę inaczej wyglądają. No i to wszystko właściwie, jeśli chodzi o te pierwsze moje wrażenia związane z tym tabletem. Przyznam szczerze, że jeżeli byłby tańszy, szczególnie ta wersja 3G, to bardzo chętnie bym go zakupił. Wersja 3G jest trochę za droga, tylko 1600 zł. Wersja Wi-Fi chyba tam 1200 zł, jeżeli dobrze mówię. Nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd, bo nie mam pewności. W każdym razie, jeśli chodzi o właśnie, widzicie, SmartStay nie może rozpoznać oczu. Też dziwny komunikat i wygasza się ekran. No bo zresztą nie patrzymy na urządzenie. Więc ta cena może być trochę zaporowa jak na razie, ale myślę, że urządzenie jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy bardziej bym z niego nie korzystał jednak, jeśli bardziej niż z Nexusa 7, bo musimy o tym pamiętać, że mamy wszystkie te funkcje takie jak w standardowym, w Samsungu Galaxy S3, Note 2, czyli właśnie pop-up play, ten multi-window i wiele innych, więc no wszystko to naprawdę fajnie wygląda i myślę, że no w taki sposób powinno być robione naprawdę tablety, że możemy ten multitasking i ten duży ekran wykorzystać w pełni, bo na przykład w Nexusie, jeżeli nie mamy zainstalowanych dodatkowych aplikacji, no to za dużo nie możemy zrobić jednocześnie, możemy otworzyć jeden ekran i tyle. Dobra, to są moje pierwsze wrażenia, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, czekam i trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.